Znaki ogniste w tym tygodniu będą miały sporo do zrobienia, przede wszystkim do środy. Ten początek tygodnia może być bardzo pracowity, trochę nerwowy, dlatego powinniście uważać na trudne sprawy i nie zostawiać ich bez osobistego nadzoru. Barany szczególnie będą w tym tygodniu osobami, które będą chciały wszystko zrobić jako pierwsze, być najlepsze we wszystkim, czego się dotkną, i niestety do środy, kiedy Mars przybywa jeszcze w waszym znaku Zodiaku, możliwe jest z tego powodu więcej konfliktów, bo nie wszyscy będą was się słuchać. Ale już na szczęście od czwartku w życiu wszystkich baranów zapanuje o wiele więcej spokoju, będziecie mogli zregenerować swoje siły, oddać się różnym życiowym przyjemnościom, i też ludzie, którzy będą wokół Was, nie będą tak irytujący, będziecie mogli śmiało prosić ich o pomoc. W weekend radzę baranom odpocząć, zająć się domem i rodziną, dlatego że Księżyc w kwadraturze do Waszego znaku Zodiaku nie sprzyja imprezom, nie sprzyja wielkim wyjściom, a raczej radzi zostać sobie w domu pod kocykiem, obejrzeć dobry serial i nic. Czym się na zapas nie martwić? Lwy w tym tygodniu też będą miały sporo do zrobienia, dlatego że Mars będzie tworzyć do środy trygon do ich znaku zodiaku. Co to oznacza, że różne przedsięwzięcia, które wymagają użycia siły, zdecydowania, bycia pewnym siebie i obowiązkowym, bardzo dobrze będą lwom wychodzić. Ale z powodu kwadratury księżyca ten początek tygodnia może też być nerwowy, dlatego że ludzie nie będą lwom pomagać i będziecie musieli wszystko zrobić sami. Nie przejmujcie się, od czwartku czeka was nagroda, zrobi się o wiele spokojniej, usłyszycie pochwały na jakie zasługujecie i będziecie mogli wtedy w spokoju zająć się swoimi sprawami. W weekend radzę też lwom zadbać o swoje zdrowie i wygodę, a mniej się przejmować tym wszystkim, co trzeba albo wypada zrobić. Strzelce przez cały tydzień będą w doskonałych humorach, do środy będą miały siłę na różne fizyczne prace. Więc jeżeli polega praca, wasza praca na tym, że musicie coś przenosić, przestawiać albo budować, to będzie wam to doskonale szło, a od czwartku trochę bardziej leniwie się w życiu strzelców zrobi. Okaże się, że ważne są przyjemności, randki i raczej takie domowe obowiązki, a nie zajmowanie się czymś na wielką skalę. W weekend strzelce będą też skoncentrowane na sprawach finansowych. Jeżeli macie jakieś większe zakupy do zrobienia, to uda się to wszystko przeprowadzić bardzo sprawnie. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, będą w tym tygodniu powoli zabierać się za wszystko, co trzeba zrobić. Bykom mocno sprzyja szczęście w poniedziałek i wtorek. Księżyc odwiedzi wtedy wasz znak zodiaku, więc to są najlepsze dni, żeby załatwiać różne sprawy urzędowe albo finansowe. Wszystko pójdzie szybko, wszystko pójdzie gładko i radzę nie zostawiać tego na drugą połowę tygodnia, dlatego że już w czwartek Mars wkroczy do waszego znaku zodiaku, a to oznacza przyspieszenie różnych trudnych spraw. To oznacza, że zaległości mogą wyjść na jaw. To oznacza, że poczujecie, że jesteście sami z różnymi wyzwaniami, no i niestety trzeba będzie się za to wszystko zabrać. Bykom, które urodziły się na samym początku swojego znaku Zodiaku, radzę też zadbać o zdrowie, kontrolować ciśnienie, nie przejmować się niczym za bardzo, a jeżeli jesteście na feriach, to na nartach też podwójnie uważajcie. Panny nie muszą się w tym tygodniu niczym za bardzo martwić. Początek tygodnia będzie senny i leniwy, raczej miłość i przyjemności to jest to, co będzie dla panien najważniejsze, ale od czwartku panny poczują, że rzeczy nie mogą leżeć odłogiem i że muszą się za nie zabrać. Mars, który znajdzie się w trygonie do waszego znaku zodiaku, spowoduje, że wszystko pójdzie jak spłatka, dacie sobie radę z każdym wyzwaniem, a weekend bardzo rozrywkowy i bardzo romansowy dla panien. Koziorożce. Będą w tym tygodniu aktywne. Początek tygodnia przeznaczą na sprawy, które zależą od uznania różnych ważnych osób. Księżyc sprawi, że wszyscy będą Wam sprzyjać, pomagać, doradzać, ułatwiać wykonywanie różnych zajęć. I trochę też ciekawiej, zrobi się od czwartku. Dlatego, że Mars przestanie tworzyć kwadraturę do Waszego znaku zodiaku, a zacznie tworzyć trygon. Więc nabierzecie ochoty na przyjemności, na trochę relaksu. Jeżeli sport to tylko taki przyjemny, a nie rzucanie żelastwem na siłowni, więc to końcówka tygodnia bardzo miła. I jeżeli oglądają nas samotne koziorożce, to przypominam. Wenus wciąż przemierza wasz znak zodiaku, a w weekend księżyc znajdzie się w opozycji, więc jest to idealny dzień, żeby kogoś poznać, pójść na Randkę albo na jakąś sympatyczną imprezę. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu ze spokojem zabiorą się za różne trudne sprawy. Nikt za bardzo nie powinien Wam przeszkadzać, nikt nie będzie wam rzucać kłód pod nogi, bliźniaki będą mogły spokojnie rozwijać swoje hobby i zainteresowania. Być może pojawią się różne nowe znajomości, tylko jedyne na co radzę bliźniakom uważać, to różnego rodzaju plotki i pogłoski. Nie wszystkie okażą się prawdą. Księżyc, który wkroczy do Waszego znaku zodiaku w środę, tak mniej więcej od południa, sprawi, że różne trudne sprawy zaczną się wyjaśniać. I dla bliźniaków, które chciałyby zadbać o swoje zdrowie, jest to doskonały tydzień, żeby przejść na zdrowszą dietę, żeby zacząć ćwiczyć, bo ten księżyc od środy doda Wam energii, żeby pozytywnie się sobą zająć. Wagi w tym tygodniu będą skoncentrowane przede wszystkim na swoim rozwoju, swoim hobby, tych sprawach, które dla Wag są ważne. Do środy niestety otoczenie może nie rozumieć tego, że chcecie być sami, że chcecie zająć się sobą, że nie chcecie komuś pożyczyć pieniędzy albo czegoś za kogoś zrobić, więc może być trochę konfliktów, ale od czwartku Mars przestanie oddziaływać na wasz znak zodiaku, zrobi się o wiele spokojniej i o wiele milej. Ale w weekend kontynuujcie tę linię zdrowego egoizmu, dlatego że księżyc w kwadraturze sprawi, że wagi też będą musiały odpocząć. Wodniki cały tydzień na wysokich obrotach, planety sprzyjają załatwianiu różnych ważnych spraw. Słońce przemierza Wasz znak zodiaku, więc jest to doskonały tydzień na ważne postanowienia, załatwianie trudnych spraw służbowych, urzędowych i finansowych. W sprawach finansowych wodnikom też będzie bardzo sprzyjać szczęście, więc zabierzcie się za różne działania. A najlepsze dni w tygodniu dla Was to czwartek i piątek, kiedy księżyc w trygonie spowoduje, że wszystko bardzo szybko załatwicie. I znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, które w tym tygodniu będą w całkiem niezłych humorach. Rakom będzie sprzyjać szczęście, Wenus pomaga w załatwianiu tego, co zależy od uznania innych ludzi, więc jeżeli musicie kogoś o coś poprosić, to doradzam poniedziałek i wtorek, wtedy również Księżyc będzie stał po waszej stronie i pomagał wam we wszystkich. W finansach możliwe jest lekkie zamieszanie w środę i czwartek. Wtedy księżyc nie będzie sprzyjał załatwianiu trudnych spraw, możecie być zdekoncentrowani. Ale na szczęście już od piątku, znowu bardzo duże powodzenie, księżyc w waszym znaku Zodiaku sprawi, że będziecie pełni pozytywnych emocji. Ta końcówka tygodnia jest idealna na randki, na imprezy, na sprawianie sobie i innym przyjemności. Więc myślcie o tym, co fajne w życiu, a z pewnością się to wydarzy. Skorpiony w tym tygodniu będą skoncentrowane przede wszystkim na pracy. Dużo uda się zrobić. Jeżeli się uczycie, to sukcesy są murowane, jeżeli trochę przysiądziecie do nauki. A w pracy początek tygodnia będzie łatwiejszy, dlatego że od czwartku Mars zacznie tworzyć opozycję do waszego znaku zodiaku, a to oznacza, że nie wszystkim się wasze pomysły będą podobać. Ale tym razem radzę, żebyście byli uparci, nie poddawali się tak łatwo, dlatego że jakieś pomyślne efekty. Prędzej czy później się pojawią. W weekend więcej relaksu się skorpionom przyda. Księżyc w tygodniu sprzyja udanym zakupom, odpoczynkowi i temu, żeby życie skorpionów stało się trochę bardziej luksusowe. Ryby w tym tygodniu będą wyciszone, skoncentrowane przede wszystkim na swoich sprawach, na duchowej stronie życia, na swoim życiu wewnętrznym i emocjonalnym. Do środy księżyc w sekstylu do waszego znaku Zodiaku sprawi, że trudności okażą się mniejsze niż wszyscy sądzili i będziecie mogli w spokoju zajmować się swoimi sprawami. Trochę nerwów czeka ryby w czwartek i piątek, wtedy trzeba będzie przysiąść do trudnych spraw, zrobić jakieś zakupy, posprzątać mieszkanie. Te obowiązki mogą się mnożyć i ryby mogą poczuć, że przez chwilę nad tym wszystkim nie panują, ale spokojnie. Już koniec tygodnia, piątek, to jest piątek, sobota i niedziela, to jest czas, kiedy, kiedy księżyc stworzy trygon do waszego znaku Zodiaku. I wszystko uda się sympatycznie, szybko, sprawnie i bez awantur pozałatwiać. Życzę wszystkim bardzo udanego tygodnia i zapraszam do obejrzenia filmu, w którym Izabela Podlaska-Konkel opowie wszystko o tym, co będzie się działo na niebie przez kolejne dni tygodnia. Dziękuję!